zaczynamy. Baraces. Zatka kena i sorelin, piti bołczonek pololit, Chrystus aria wymiary ludz. Mamy wielką radość dzisiaj odwiedzać arcybiskupa metropolitę lwowskiego, Mieczysława Mokrzyckiego, grupą księży ormiańskich, a także wiernych świeckich. Znajdujemy się na terenach, kiedy historycznie udokumentowano, jest obecność. Znajdujemy się na terenach, gdzie historycznie udokumentowana jest obecność Ormian katolików. Tutaj są groby metropolitów. Tutaj jest katedra ormiańska, w której przez wieki wspólnota kościoła katolików Ormian stawała przed Bogiem na Eucharystii, na Słowie Bożym. Chcemy odkrywać ich w grobach, w obrysach kościołów, świątyń, cmentarzy, ale także rodzin ormiańskich, które tutaj żyją, modlą się i oczekują zorganizowanej struktury duszpasterskiej kościoła katolickiego ormiańskiego. Po II wojnie światowej Ormianie katolicy część wyjechała do Polski, była wymuszona repatriacja, a część była taka rozsiana na tych terenach byłego Związku Radzieckiego. Rozeszła to. Какая ситуация? Вы правильно начали, потому что исторически в 1946 году была ликвидация армяно-католической церкви после 10 марта. Кстати, 10 марта был приговор, и послали вот уже священников, а верующие, часть спаслась, которые убежали в Польшу. То, что смог взять, но не имущество, а то, что дорого. Книги, что-то святое и все. А остальные верующие скрылись, так говоря, среди других. И начали не писаться армянскими фамилиями, чтобы не выделяться. И была очень интересная вещь, что у армян, они часто... национальность, они писали армяно-католики. Это не национальность. Но национальность армянин, а вероисповедание католик. Но армяно-католики себя писали армяно-католики. И советская власть не могла с этим отчитываться и, конечно, хотела полностью разрушить. И актуальная ситуация такова, что вы видите сами, есть храмы, есть истории, есть могилы, и где-то есть верующие. Кого-то мы знаем, а очень многих не знаем. И надеюсь, тоже с вашей помощью и с помощью этих наших встреч мы обратим наших верующих, потому что цель наша – это Христос. Нас послал наш архиепископ Рафаэль Минасян. Он откликнулся на тех верующих, которые живут в Западной Украине, и не только в Западной, в Одессе, в Киеве, в Харькове. Некоторых мы знаем, и они попросили священников. И сейчас мы приехали, потихоньку ищем, встречаемся, делаем службы. Вот так. По номинации. Ojciec Narek Menoyan jest zamianowany proboszczem Ukrainy, ale jego terytorium proboszczwa powoli się uszczupla, ponieważ jest już nowy proboszcz w Odessie, ksiądz Masztoc, tutaj obecny. Proszę go pokazać. Ksiądz Masztoc. Ja natomiast jestem wikariuszem arcybiskupa Rafaela Minasiana dla Ormian katolików na terenie Europy Wschodniej. I moją rolą jest nie tylko modlić, ale przede wszystkim wspierać ich duchowo, ale także pomóc organizować struktury, ale przede wszystkim obecność pastoralną Ormian katolików na tym terenie. Od samego początku była taka współpraca z Kościołem Uczonku Łacińskiego na tych terenach. Bo zawsze wiemy, że razem i w tej sytuacji nawet był zlikwidowany Kościół Ormiano-Katolicki, pozostali Ormiano-Katolicy, przychodzili do katedry łacińskiej w Lwowie. Tak, można powiedzieć, że są dwie bardzo siostrzane archidiecezje. Nie tylko przyjaźń metropolitów, ale także niezwykła kultura uprawianej teologii,
rozważań, refleksji naukowej, zarówno w kulturze ormiańskiej, jak i łacińskiej. To nie jest historia, to jest współczesność, która także dzisiaj powoli wraca do tego, co kiedyś nasi przodkowie w wierze realizowali na niezwykle wysokim poziomie. Ormianie katolicy i katolicy łacińscy mieli i mają do siebie bardzo serdeczne odnoszenie. Dlatego nasza obecność dzisiaj tutaj u księdza arcybiskupa metropolity łacińskiego, przy którym czujemy się pod jego serdeczną opieką, można powiedzieć pod jego uśmiechem. Gdzie będą sprawować nabożeństwo, ponieważ kościołów nie ma swoich. Wiemy, że w katedrze kiedyś było takie nabożeństwo w rządku ormiano-katolickim. A jak teraz, jeżeli będą te skupiska tych ludzi? To na ten czas w niektórych soborach, katedrach łacińskich spotykają się Ormianie katolicy. Ja sądzę, że opatrzność Boża to niezwykle prowadzi, bo gdy tylko pojawiają się wierni, zawsze pojawia się miejsce, gdzie mogą kapłani ormiańscy katolicy sprawować Eucharystię i głosić Słowo Boże. Nie ma oczekiwania na miejsce. Jak tylko są wierni, to opatrzność Boża zawsze obdarza nas miejscem, choćby użyczonym. Najważniejszy jest Kościół żywy. Jeżeli ten Kościół żywy powstanie, jeżeli zaczną sakramenty Kościoła być sprawowane, takie jak chrzest, jak przystąpienie do Komunii Świętej, takie jak Eucharystia, to z czasem pojawią się świątynie. Świątynie bez Kościoła żywego byłyby nie tą kolejnością, która jest naturalna. Najpierw Kościół żywy, a potem świątynie. Także jesteśmy świadkami zmartwychwstania w Kościele armiano-katolickiego na tych ziemiach. W tym okresie jeszcze zmartwychwstania pańskiego, tym bardziej jest to wymowny znak.